Żebyś to, aby nic nie obiecywał. On w kółko Anię pyta. Na nic to jego pytanie. Jutro Ania w świat odleci. Co to za przestój? Człowiek się żegna z życiem, panie dyrektorze. Z panem Bogiem lepiej nie chodzić na przełaj, przez państwowe. Widocznie im się bardzo spieszy, jak idą na skrót. Gdyby nie pan, nie trzeba by było księdza wzywać. Ja, co to ja, lekarz jestem? Jak mogliście tak dziadkowi powiedzieć? Komisji! Znalazł wyjście. Ucieczkę do nieba. Kto to? Pawlak. Ale ja pytam o żywych, panie dyrektorze. Po co ci to patrzenie? Za miesiąc kończysz staż i wyjeżdżasz. Och, synku. Co? Nie podoba się? Nie, gdzie już tam ładny. Tylko, żeby on tego nie widział. Kiedy pogrzeb? Nie skąd wiedzieć. Jak to? Nie znasz ojca. Przecież sam o wszystkim chce decydować. Przecież nie żyje. A ktoż to wam ci powiedział? Myśmy dostali, że umarł. Morzęciu, przecież ja napisałam umierający. Ale ludziska powiadają, że poczta u nas powolna. Złożę reklamację. Marek, zostaw. Głupia sprawa. Nic tylko na was czeka. I o Anię pyta. Serce. Komisja. Jaka komisja? Co mama? Chyba konsylium. Komisja rolna była. Obejrzeli gospodarkę i ojca i powiedzieli, że on nie przyszłościowy. Dlaczego? Że już stary. Następców nie ma. Mareczku, przecież to są świnki. Co się mama dziwi? Skąd ma wiedzieć? Dobrze, że on tego nie widzi. Żeby mnie tylko Ani nie zmarnował. My dla niej wszystko. Widzia, nawet do Wrocławia z pełną teczką pieniędzy jechał, żeby tylko prywatne egzaminy zaklepać. I co, wzięli? W żaden sposób nie chcieli. A ile mi się naprosił? To może ty za mało dawał? Dawał tyle, ile się normalnie należało. Tylko brać nie było komu. Zabij, nie pojmę. Mówią, że jak umie, a ma te punkty, na pewno zda. Tam pomyślali te durackie udogodnienie jakieś. To jak wszystkim punkty będą dawać, to ktoś będzie gospodarzyć, a? Pawełku, tu ciebie jako najmłodszego prośbę mam. Ja mam pracę naukową. Żeby ty mnie na te ostatnie drogi ugolił. A ty co? Barana byś szedł. Tato, przecież to zagraniczne. Obejdzie się. Bez tej waszej amerykańskiej mechanizacji do Królestwa Niebieskiego sobie wejdę. A co ta krawca zaciśnie, a? Jest wyjście. Można by do gazety ogłoszenie dać, że oddasz ziemię w żadożywocie. Swoje oddaj! Radzak się znalazł. To ja cudzym ręce po łapcie urabił? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. A ksiądz do kogo? Do potrzebujących. No toż było fatygować. Duchowne osoby.
Wyspowiadać się pora, synu. I całkiem nie pora, proszę księdza. Raz, że w moich latach zapomniał, co to grzech, a drugie to dla zdrowotności czosnku popróbował. Silnie, jakby to powiedzieć, śmierdzę. Nie chciał księdza obchuchać. Grzeszysz, grzeszysz. W kościele cię nie widzę. Nie chodzę, żeby pokuszenia uniknąć. To przystrezniejsze, krótkie, młode. No panienka, uklęknij przede mną wiernym. I chcąc, nie chcąc, choćby myślę, zgrzeszysz. Mam ja prośbę. Ustanę do księdza. Słucham cię, synu. Ania, wnuczka moja, zdawać do szkół się wybiera. Mam ja prośbę do księdza, żeby na jej intencje ksiądz świece przed dużym ołtarzem zapalił. Spraw dobry, Panie Boże, żeby jej się noga pośliznęła i żeby ona szczęśliwie na wieś powróciła. Świece zgasły. Zły znak. Biedne dziecko. Tak z nim źle. Pospieszyliśmy się i państwo, i ja. Ile pali? 5. Nieźle. A mój warbul 10. Jeszcze tata nas przeżyje. A na co mnie żyć? Jakie tej ziemi nic pomóc nie mogli. Tak widzisz, sanację przeżył, dwie wojny światowe. Sąsiadami nie liczę. Wędrówki ludów ja przebył. Ale gospodarzył tak, że od Slavoja srebrny, a od Bieruta złoty krzyż dostał. Pionierem najpierw ogłoszony był Polakiem potem. Ale Polakiem zawsze. Jak my tu nastali, to ta ziemia tak była nadziana minami, jak dobra kasza słodnika. Teraz nam się złotem odpłacą. Ale co? Bez następcy wszystko w rozsypkę pójdzie. Ty no tu, bo tu siesz, tato, co z jego ręki dostał. Komuż mi przekazać, a? Ano, podejdźcie na bliżej. Ano, kto jego weźmie? My swoją ziemię ledwo dajemy radę obrobić. Ja... Paweł ma jeszcze w tym roku objąć katedrę we Wrocławiu. Dziadku... Ja na egzaminy jutro jadę. Będę studiować. Może tata z nami żyć? Zaraz. A może by Karguj tak wziął ziemię ojca? To by tu zjechali, żeby mnie takie rady dawać? Jeszcze we mnie krew nie zastygła, a wy już moje ziemię byle komu oddajecie? Czy wasza noga więcej za moim nie pustyjała? Chodźmy wam, nie zakłamam ziemię! A to? To dla dziadka. Oj, prędko się uwinęli, żeby mnie pochować. A to co się znaczy? Wieprzka będę szlachtował. Ale to już to jest mój wieprzak. Na konsolację. Po kim? Toż po tobie, Kazmierz. Czy ty się czasem nie pośpieszył, a?
Toż ty sam mówił, żeby było jak naprawdę. Wiatrzek miał być twój, to raz. A jeśli tylko miał przymierzyć do śmierci, to dwa. Jak on księdz ujrzał, to od razu zrozumiał, że już pora na ciebie. Ale zostaw tę robotę. Poszedł wam na swoje podwórko. Bo jak się znerwuje, to takie stypę cię wyprawia, że cały naród będzie ci zazdraszczył. Ty konusie, ty! Konusie? Czekaj! To podejść martwistom, żeby znowu wojnę zaczynać. Wan! Jeszcze raz, dobry Panie Boże, serdeczny Bóg za to. Za to, że nasza Ani noga na egzaminach się poślizgnęła, że ona szczęśliwie na wieś powróciła. Teraz gospodarki obejdzie. Na wieś. Uciekło od dziadki Wici i u Kargula siedzi. I dobrze, ja sam to wykombinował. Kargul trzyma Anię, a ona Zenek siedzi, no. Cóż to młode, ja ich sam nie upilnuję razem. Moja Ania, jakaś ty zawzięta. Ja zawzięta. Zresztą Kargul zawzięty. Już zapomniał, jak panie rękawy koszulów sierpem poobrzynał. No Ania, to by się wszystko pokiełbasiło. Tuż ja sam te rękawy poobcinał, no. Takie gorąco było. Poszła do łóżka. Czekaj. On jeszcze nie śpi. Silnie wanilia pachnie. Ej, Władys, coś nie podoba mi się ten młody. Narzeczony się tobie nie podoba? Nie, on zostaw od mnie żony. Psacami jak malowany. No. I wanie jak w telewizję patrzony. No to czego tobie do szczęścia potrzeba? Władys, a czego jego Kazimierz tak na uwięzi trzyma? Jak tylko kota kiedyś. Co to o niego między nami taka wojna szła? Aj, babo, babo, wszystko się tobie pomachlaczyło. Kota to my uwiązali. A Kazimierz tylko na nim wyrok karabinem wykonał. Oj, dobre to były czasy. W potrzebie i granat pod ręką był, i karabin. Jakaż tobie teraz może być potrzeba? Grunt nasz od lat wspólny. Wnuczka wspólna, wesele wspólne. To i mąż także samo do spółki będzie. Panie, ty czego? Oj, myślę i myślę. Od myślenia to tylko głowa boli. Śpi prędzej, no. Kazimierz, to dobrze, że ona za obcego idzie. Ot wymyśliła. Jak już w obcy? Że cię nie zabudł. Mania, Mania, kiedyś w tobie zaświta historyczne myślenie.
że Polska nie dzieli się na kresowych i resztę. Tylko na mądrych i głupich. Żeby my tylko na tych drugich nie wyszli. Ty się nie boj. Jak ja tu stoję, znaczy, że potrafię historycznie myśleć. A gdzie się tak wypuścił, a? Gorąco takie. Napić się chciałem. O tym ja pomyślał. Niech pije na zdrowie. Dopiero tylko przyniósł ze studni. Zimna. Może jeszcze dobawię? Nie. Nie. Dziękuję. Ja się zmyliłem. Dzień dobry. No, jak? Wspaniale. Po co ja to dźwigałem? No nic. Przyda się na inną okazję. Zmarnowana noc. Trzeba będzie pojechać do stróżyn, tam są lepiej zorientowani, czym dysponują. U nas był tłum dzików. No jeżeli wasze sprawozdania są tak samo ścisłe jak obietnice, to gratuluję. No tak, mam wrażenie, że u Jabłońskiego będzie inaczej. Na rozgrzewkę. Dasz bór. Proszę? Na zdrowie. Zdrowie, zdrowie. Śpię. A? Sirotka. Mechanizator, uciekaj. Ja ci pokażę! Ty mnie tu nie cykaj, tylko gadaj jak ja. To pewnie się śpi. A chodź sama. No po nim łóżko całkiem wstygło. Jego upilnować był twój święty obowiązek. Taki mój, jak i twój. Nie. Ty mnie jego zostaw do pilnowania. A sam sobie spokojnie. Po górze latem słońca nie wiedział. Stań, stań! No, 30 lat po wojnie, a ten lata i lata, jakby rozwojnienia dostał. Stój! Chemizację robi, no stoi, stoi. To przez niego. Mania mówi, nasze kury przestali się nieść. Postęp kosztuje. Cześć, przez ten jego postęp, póki co, to ja sam stratny. Kabany ze strachu z wagi pospadali. Prrr, cześć, cześć, jak deszczki się porobili. Nasypim więcej, prrr. Cześć, cześć, cześć. Jedę ile kto, głodem nie może. Chyba z tych nerwów to czka... Podostawali. Uj, żeby ja dostał ten karabin, jak my tu we dwóch Polskę naczynali, to niego raz, dwa, czwarta, jak dziki kaczkę spuścił na ziemię. To co na szczęście, że ty nie myśliwy, że to już nie te czasy. Państwo teraz z nami w koegzystencji. Chyba przez pomyłkę. Jego pomyłka na rzecz. Uj, Władek, jakiś ty bystry, no. Najpierw strzelisz słowa, a potem pomyślisz. Państwo ich parę razy na nas się pomyliło. I nikt z tego korzyści żadnej nie miał. Ani oni, ani my. Czort, łopaty. Już ja cię do kapitulacji zmuszę. Na milicję zapada! No jakim prawem on na moje niebo wlata? O, masz swoje chemizacje.
A ty gdzie? To fajnie, na posterunek. Własnego zięcia by na mnie nic nie zdał. O, ty wdepnąłby ty w kalabanie. Ty co? Poczacie? No, no, patrzaj. Jego sprawka. My jego amory posądzali, a on gospodarzy na całego. A może on naszej ziemi w sekrecie do pogieru przyłącza? Tak, on u nich tylko na starszy, a u nas na całe życie. No wiecie, taki chłopak to skarb. No widać państwo, teraz taki dyplomy wymyśliło, że nie przeszkadzają głowy ruszać, nie? Oj, dzisiejsza skowronka. I od aeroplana. Aeroplan państwowy. A ziemniaki kto kontraktował? Ja. Państwo. No. Postępowi nie ma co dawać kontry. No? Ja. Dawno ja jemu tłumaczył, czy lotnictwo nam sprzyja. O ty lepiej mojemu koniowi tłumacz, bo silnie przestraszony. Być może ochot z tego złapać. Obiektywnie patrząc, koń to przeżytek. Co? Co powiedział? Uj, za ten przeżytek dopiero co oni mi dawali całe czapki pieniędzy. I pan nie wziął? I tak orzecie kółkowym traktorem. No jak mi do kościoła pojechać? Teraz trzeba ekonomicznie główkować, a nie grzęznąć sentymentu. Epoka stawia wymagania. Czworonogi sprzedać, ciągnik kupić, pełną mechanizację zaprowadzić. Ręce w kieszeń, krawat na szyję. Konto w banku, wódka w lodówce i można świat doganiać. O, ty mądrego po szkołach przyjemnie posłuchać. Koń więcej kosztuje, jak waży. O. Złapałam, dziadku. Przyszłość mechanizacji. Pewnie. Cóż to, i pipak załzować. Pistole żadne od niej ma. A ja dawno mówię sprzedać. Ano, dzieci, to weźcie, weźcie konie do stajni. Żeby ja cię wysłuchał, to wszystkie ogony posprzedałam. Nie miałby za co wesela wyprawić. Dużo by ty zrobił, żeby się Ania nie zakochała. A kto jej kocha i na kwaterę wziąła? Niby to przypadkowo. Dwa dni pomieszkał i już się zakochał. U ciebie spal, ale u mnie ja. A tam wartość go tam nie pas. My to weź go teraz ty do stołu, a ja poddam. Od filozof. A czy on u nas na etacie, żeby jego służbowo na gorsze przynosić? Ty się jego nie pytał, tylko im u siebie gniazda przygotował. Oto młodzi się pobierają, żeby jedno pierzyno się przykrywać. Młodzi mogą moje ogórcie zająć. Uj, Władę, toż ja im takie meble sprawię, że w żaden sposób na twoje górki nie wlazą. Pan szajtek jest hojny. Zobaczymy. To jemu lepszą przyszłość zagwarantuje. Ot pomarcie. Po coś ten Zenek tak się tej mechanizacji uczepił, a? Kazisz! Kaź mnie! Oj, to Kazisz, Kaź! Łapać! To prędzej złożę! Kłaście! Tko jaka spadła, żeby ty zdechła, no? Łapaj! Odeś ty, pomorek, no za stare ma już na obój gospodarskie. Kazisz, za nim! Czort z nim, leć sam! No przecież twój! No mój, twój! I tak na wspólne wesele przeznaczony! Soli jemu na ogon i na sebie! Ma, nie zabieraj łaki! I tak, milicja siłą do mnie jego przyprowadzi. Narzeczonego? Uj, manie, wieprzaka, wiadomo z czyj. Tut na obkolo nie znajdziesz takiego tucznika, jak u Pawlaka. Też to był mój. Uj, mój, twój. Jakaś różnica, jak my jego na wspólne wesele przeznaczyli. Wesele nie było, nic już był w Jakonewie. Zakąska uciekła. Jak my jutro wystąpimy? Póki coś tu bez organów, to i wesele bez kiełbasy. A na kościelny nie bój się, zdążymy. Żeby tylko naród, nie daj Bóg, czego nie pomyślał. Bo ten pośpiech to podejrzliwy. Gadają, że jak w sobotę zmówiny, a w niedzielę ślub,
to pewnie za tydzień chrzciny. Ojej, o ty wymyśliła. Toż chyba naród tutaj się nie zna. I wiesz, ja człowiek spokojny, mnie można na język to deptać. Nic nie powiem, no żeby miało tak być, jak ty mówisz, to ja młodej parze w pierwszej koncylacji wyprawił. A nie wesele, no wszystko można mnie zarzucić. Tylko nie to, że ja nowoczesny. Nie po to ponaglamy ślub, żeby młodym był raj, ale po to, żeby biurokrację zadowolnić. Od po ślubie on tutejszy, będzie mu podkładka posady mechanizatora w okolicy załatwiać. Nie bądź! Jeszcze moje ziemie będą mnie ludzie zazdraszczać. Вот видишь наши дети, разложились по местам. А земля без людей, дичай. А что ж так раптом затихли? Чешет нарешті коніс на нашем орденге. В воде ренце пуйде земля, як ще й належит. Ой, Казьмі, з притішання з родзоного дому утекла. Утекла, утекла, далека дорога, через дві місяці. Trzeba by się Jaćki i Wici spytać, czy są na to zgodni. Bo przecie to matka i ojciec. Pewnie. A oni to w sekrecie przed nami nie uciekli, żeby cię polączyć? Nie, wcale się nas nie pytali. What? Widać, to taka nasza rodzinna tradycja. No. Mania, Anielcia, kury bić. Jutro cywilne wesele, a Rosą na dwóch nogach spaceruje. Ja kury nie zabiję. Za bardzo przyjmujący. Dobra. Dobra. Koń to przeżytek. Tak, to może by Pawlak sprzedał ten przeżytek, co? No czemu nie? Grasz się na wesele przyda. No ile on by tak chciał za niego, co? Nie, dogadamy się. Byliście chłopaka na posadę w gminie poparli. Aha. Fachowiec z dyplomem. A znasz teraz kogoś bez dyplomu? No wysokoszkolony, a grzeczny jaki? Wychowanie ma no prosto sanacyjne. Aha. I patriota szczery, a bystry? Pierwszy raz nas ujrzał, od razu widać rodaki z Zabuga, mówi. A kto on taki, co? Sirota, taki najlepszy, będzie się rodziny trzymał. Mechanizację on kocha no prosto jak wy konie. A jaki będzie opust? Na ogierku? No, tyle, co jego pensje w gminie. No, a to mnie kto dał pozwoleństwo moim końom się rozporządzać, a? Dla Zenka to robię. Tak, z mojej kieszeni. Dla zbudowania wspólnej przyszłości. Chcę wspólną przyszłość na własnym garbie budować. O szczęście Ani tu idzie. Pilnuj nosa swojego, powiedział raz. A szczęście, Ania, ja sam dopatrzę. Oj, ludzie, ludzie, ludzie! Czy warto wam się kłócić, kiedy wy zaraz i tak się powodzicie? A myślałem, że się dogadamy. A kto powiedział, że nie? No to co, teraz? Chodźmy zaraz. No to ile, co? Czekaj. Może jutro. Rozumiesz, bo mnie jeszcze ostatnia uroczysta sprawa do załatwienia. Pawlak, ale co? Poczekaj, czekaj, zdaje się, że weselny kawał chyba się odezwał. Co tak stoi, a? Złapaliśmy. No to dawajcie. Zaraz. Damy, czemu nie? Tylko wy nam córkę oddajcie. O, durna bzdziągwa. No. A czy ma wam ją zabrali, czy co? Z domu uciekła, bo jej ten obiegus w głowie zakręcił. Ty go tak nie tyrpaj, bo on jeszcze może być twoim zięciem będzie. Naszym dzieckiem się rozporządzacie? O, jakieś dziecko, 18 lat skończyła. Ale córka nasza! Moja wnuczka! I moja też! Nasza! Ale myśmy ją kształcić chcieli. Żeby wyżej szła! Ot naczytała się gazet. A któż tę matkę rodzicielkę przejmie, jeżeli każdy będzie wyżej szedł? Mało, że mój Franek i Hanka po szkołach. Tak, albo Pawelek, brat twój. Ot teraz bieram szczęśliwe plany z tego, co przedtem z niebem pozałatwiał. Nauki jej tata odmawia. Ona taka zdolna. Jakby ja się uczył, to i biskupem mógłby zostać. Ale ziemię ja ukochał i obowiązek od ojców miał ją przejąć. Bez żyta i mysz dycha, o narodzie nie wspomnę. Idziemy, stary dziady. Czas nam przyszłościowego następcy szukać. Parobka chcecie za nie kupić. Wiecie, ty taki głupi, że cieje tylko w pysk. Piasnąć, no. Tuż jego wartość przy ogromnie większa. Fachowiec z dyplomem,
swoje godziny na państwowej posadzie odbębni, a całe siły na nasze hektary oszczędzi, no. Co tata o nim wie? Fachowie. Do uwodzenia. Zna tata jego ojców? Tuż sierota z domu dziecka. Może on pijak jest? O, oj, Jacka, ty prosto nie do wytrzymania. Tuż jakby on całkiem nie pił, to na wsi raz, dwa się zmarnował. Jako mechanizator żadnego poważania by nie miał. Choć troszkę musowo. A my na ten ślub zgody nie dajemy? Rozdziała, kocierbicha jedna. Taki chwalić Bogu ubędzi się. Jakże to tak, tato? Teraz ja dla ciebie, tato. A wy to nie w sekrecie przed nami się żenili. A nam mamy chrzest przecież na sprawie. Takie wy. Idźcie z Bogiem do domu i na chrzest czekajcie. A mam! Poszła! Ty córcie wychowa. Czep się lepiej swojej baby. Podoba! Podoba! Jeszcze podobno w nich pusownikiem. A kto panu dyrektorowi powiedział? Ludzie! Ludzie, to każdemu świnie podłożą. A tu idzie o dziką świnię. Ja na was poważnie liczę, Podoba. Wy jako stary pusownik znacie tu każdy dukt. Każde trzęsawisko. A że mamy nie dyrektor wrabia? Ja nie jestem żadnym pułkownikiem. Ale ja was nie wrabiam, tylko wydaję polecenie służbowe. Trzeba znaleźć dzika. A nikt mnie do kłusownictwa zmuszać nie będzie. Ja układ zbiorowy znam. Podoba zrozum. Ja muszę mieć na dzisiaj dzika. Dzika, dzika. Samolot wszystkie wypłoszył. No to odwołałem. Trzeba kogoś dziś wieczór wyprowadzić na pewny strzał. Żeby dziko odjechał w tym bagażniku. Dzień dobry. Dla ciebie to spacer. Spacer, spacer. Jak zrobiłem taki spacer, to się zaraz z żoną przywitałem. Ale tam to było kłusownictwa, to działalność społeczna. Społeczna? Normalnie, ja nie jestem osobą prywatną. Ja mam na uwadze interes społeczny. Ty wiesz, kto to jest? Nie. A wiej. A to jest ktoś. Sprawa prestiżowa. Chciał do służby jechać do Jabłońskiego na podchód. Trzeba zrobić wszystko, żebyśmy go nie zawiedli. Dzięki Bogu, u nas dzików nie ma. Za co Bogu dziękować? Za to, że ja głupio wpadnę? Za to upraw nie podniszczą. Podoba. Czy wy przypadkiem nie za trzeźwo myślicie? Społecznie myślę. Teraz trzeba mieć szerokie horyzonty, panie dyrektorze. Dyskutować to będziemy, jak was do siebie na dywan poproszę. I koniec tego przestoju. Oj, tam udziałem za paskodziu. Co tam, Pawlak? A cóż, był pan dyrektorem z komisją i popełnił wielki historyczny omyłkę. Bo to ten nieprzyszłościowy chłop w osobistej postaci stoi przed panem i prosi pana na wesele mojej wnuczki, panny parafii tutejszej z Zenobiuszem Adamcem Kowalerem, parafii nieznanej. To pogratulować kandydata. A dziękuję, dziękuję, wzajemnie. A mnie czego? A takiego fachowca. Kończy staż. O, czas by jemu dać stale posadę. Chłopak silnie utalentowany, do każdej roboty. Słuchajcie, no, Pawlak. To wasze kartofle sąsiadują z naszymi. Moje. A chorągiewki czyje są? Pagielowskie. No skąd się wzięły na waszym polu? Wie pan dyrektor, sam zachodzę w głowę. Wyście tam przestawili? Nie. A to kto? Nie wiem, może same z wiatrem. Pawlak, to wasza robota. Ja za swoją robotę dwa medale dostał. I lepsze mam zbiory jak wasze. Choćby zero pianu. Tak? No to narzeczony zamiast na wesele na milicję trafi. Ot jakie moje szczęście, no. Najsamprzód ja, że nie przyszłościowa, a teraz mojego zięcia milicję straszy, aha. To jest państwowy samolot. Państwowy, państwowy. Ale po moim niebie fruwa. I wasze pole opyla. A kto go prosił, a? Że przez ten jego churgot moje kury przestali się nieść? To moja strata. Ale że dziki wypłoszył, wasza. I zobaczymy, kto to przyszłościowy, jak ten ważny gość do stróżyn ucieknie, a was po premii dziapnie. To idzie na dziś? Och,
kocham, kocham, kocham. Tak się pan uśpieszy z tym kłamstwem? A skąd pani wie, że to kłamstwo? No, gdzie chodzi? Mogę brać ślub raz na tydzień. Najpierw trzeba brać rozwód. To nie ze mną. Teraz pójdziemy kupić ubrania. To ja pójdę z wami. Nie dla pana. To ja wiem. Ale zobaczę, czy dobrze leży. Dobre, wiesz? Ale ile to kosztuje? Ojej, przecież uzgodniony. Ale jak to wygląda? Świetnie leży, jak na miarę. Ale żeby narzeczona płaciła. Mężowi na pewno nie będę. A dzisiaj tak. Ej, czekaj, jeszcze spodem. Jak góra dobra, to wszystko dobra. Najwyżej się skróci. Aniu, dziecko, a kogoś ty przywiozła? Oj, żeby ja go dyplomu nie wiedział, nigdy nie uwierzył, że to mechanizator rolnictwa. Dlaczego? Dlaczego? Wykapany minister. Ale niech się ukręci. Oj, niczego sobie, niczego. To ja wybrałam dziadku. A kamizelkę gdzie? Z kamizelką, 2400. A droższych nie było? Były. No trzeba było wziąć. No widzisz. Jemu się należy taki kostium, że pan mi jeszcze ostatni przysługiem im oddał. A. To też pan mówi. Trzeba patrzeć szeroko na problem długości życia ludzkiego. Wedle statystyki żyjemy 2 razy dłużej niż... Oj, niech nam gazetów nie czyta. A mówię otwarcie, no jak, załatwił jak my powiedzieli, a? Wszystko razem załatwialiśmy. Dałby Bóg, żeby oni taki po ślubie. Ania, zanieś te paczki do babci. A ty choć ich dopilnowała. To cały czas ja był z nimi. Samego piwa miało być 200 butelek. Jest 100. Czystej 20. Gatunkowej 10. Resztę promocha będzie. No i Kazisz to będzie tutaj pił samogon. O. To miejscowe, co same pędzą, kupny likier dostaną. A przyjazdy zawsze wolą brymuchę, zdrowsze głowa nie boli. Ja tam wódki nie lubię. O, wiesz... Tak, wino importowałem. A jak zamieruję na wsi na urzędzie się utrzymać? Któż takiego raz, dwa zmarnują, z nogami zjedzą. Tak. Pomogę ci. Krzywa statystyczna rośnie. Ciurkiem by gazety czytała. Niech to posłucha. My tu... Obydwa wspólne wnuczki się dochowali. Oj, to nasze oczko w głowie. I musimy wyprawić tak wesele, że wszystkie naokoło wiedzieli, jak to Pawlaczka za mąż idzie. Milicję się jutro w gotowości postawię. Kto by się teraz na weselu bił? Jak każdy ma na sobie nie gorszy gank od tego. Ja właśnie podziękować chciałem za ten prezent. Niech nosi na zdrowie. A w razie jakiej potrzeby, to niech bije na udzielnie nie patrzy. No, jeśli kto popróbował pokrzywdzić naszą wnusię, no mówi jak na święty spowiedzi. Kolacji nie dożyje. No. Ten dom, widzisz? Mocny on, podpiwniczany. Jeszcze jego dzieciom posłuży. Zenek, patrzaj. A i mój nie gorszy. Władek, no weźmy, który zechce, to już wszystko wspólne. Aż cię wierzyć nie chcę, że my w krużewnikach o taki opaseczek ziemi w kosy się godzili. Weźmy, utaki. Władek, z tobą to czysta desperacja, no. A to już 30 lat. Jak my na powrót te nasze polskie naczynali, a? Ogniem i minami trzebili my pesz. Ziemioda. Aż niebo całe było czerwone, aż ziemia cała się gotowała. I moja krowa padła. Uj, Wodzyk. Wszystko to, co tu, na tym polu, z
kształtuje, rośnie, się rusza, wszystko to do was po ślubie będzie należało. A. Mój ogierek też. W tym jest przyszłość. O, tylko coś ta przyszłość na moje pole wlazi. Coś to moje. Uj, moje, twoje. Wreszcie ty by był, żeby nie widział granicy. Obiektywnie patrząc, w szkodę leć. No pewnie. Stój! Leć! Andry Mandry z Begierem, chcesz zacząć? A po co? Stawaj! Bywaj! Stawaj! Drogi! Idioto! Sen! No i co? Gdzieś wjecha! No i co? No gdzie? Czekaj ty! Stój! Dostanę cię w swoje ręce, ty praktykancie! A no bo ci znak zgrywa, a? Moja krew, nie ma co! Wiesz ty, musiała jego matka do jakiegoś pawlaka się zapatrzyć. O, charakter to on ma mój, cudzego nie ruszy, a swojego nie da. O, taki to mi się na syna przydał. A narzędzia wspólnego to ci nie wystarczy, a? Kto stanka wziął na kwaterę? O, wspólnik się znalazł, widzisz? Mówili o spółki, że niedobre spółki. Święcaj! No, to co dalej? To będzie! Ty wziął narzeczonego, a ja teraz młodo parę. A ty co kalkulujesz? Myślisz, jak twoja Anielka Sagan kartofli zgotuje to wszystko, to już jemu trzeba posady przyszłościową załatwić. Ty się nie boj, ja załatwię. Podaj się kombajn, dziady Zabuskie. Co to? Bo milicję zawołam. To ja na ciebie milicję sprowadzę, tych kłusowników ty. Kłusownikiem byłem prywatnie, a etat mam państwowy. To sprowadź dyrektora swojego. Oś raz był u was z komisją. No to co, korona jemu z głowy nie spadnie, jak przyjdzie drugi raz, a wtedy zobaczy, co to przyszłościowy. A wy niebajek nie opowiadajcie, pilujcie swojego zięcia. Zdejmuj. No. Co? Co tu ja miał powiedzieć, żeby nie załgać? A może to oni chcą nas gwałtem? Cii. Nie mów tego. Nie obchodzi mnie, co kto chce. Ja chcę. Chcesz naprawdę? Jutro będę chciała chcieć, panie Zenon. Jutro? Jutro, tak. A jak? A tak. No z tymi drzwiami porządek trzeba zrobić. Co to, dzieci w domu nie ma, wszystkie młotki poginęli, no. Jak na Urwańskiej ulicy. Podrzuciła krwawą ścianę? Przecież ja obrusy szyję. Uj, ja sam dał. Świnia wie, co trzeba dawać. Jak deszczki się porobili. Jak cię złapię? Dziś będzie jutro. Spróbuj. Żebyś nie łapał do grudnia. A? No to łap, masz twój garnitur. To nie moje. Ojej, właśnie, że twoje. Ale nie za moje. Ojej, ten znowu swój. Nie ma moje, nie ma twoje, jest nasze. Nasze? To przyniesz. No, no co robisz? A teraz to je moje, co je twoje. Ejże. A teraz poważnie. Nie mogłaś ich jakoś uprzedzić? Powiedzieć im, że ja nie mam... O, to wziąłeś, obywatelu, największy skarb Pawlaka. Nie przesadzasz? Nie. Nie dostałem nawet pierwszej raty. No to masz. Dostaniesz wszystko ryczałtem, jak umowa wejdzie w życie. W życie? No. To dopiero będzie życie. No co robisz? No. Życie w życie. A ty nie wiedział, że w życie.
No, no puszczaj mnie. No. Proszę pani. Co? A teraz? A teraz wejdzie dziadek i będzie naprawiał radio. Co? Co, popsuli, a? Pójdź tyle się mechanizacji. Tylko dotknął i poładował. Mania, co ty zgubiała? No prędzy poszła do swojej roboty. No co, chcesz, żeby cię pokręciło? Kryta się popsuła, no też korki powykręca. Tak. Więc poznałam go w klubu kawiarni jako fachowca na delegacji. Już po tygodniu przyjechał do moich rodziców osobiste zapoznanie zrobić. A czy już wówczas nie zorientowała się pani, że chodzi mu także i o pieniądze? Nie, nic na Hana. Pełna kultura. Jak zaprosił mnie kiedyś na dancing, to się nie upił wódką bynajmniej, ale winem i w dodatku importowanym. Kiedyś przysłał mi depesze o miłości, wiersze mówił. Razem chodziliśmy szukać mebli do wspólnego mieszkanka, bo Zenobiusz miał dostać kawalerkę we Wrocławiu i... Jaćka! I na to pożyczył ode mnie 14 tysięcy... Jaćka! Co chcesz? Chodź! Pani się! Gorzej! Co się stało? Nie można pan postetycznie wierzyć, patrz, zwłaszcza nieznajomemu mężczyźnie. A pani Krystyna uwierzyła. Bynajmniej. Przecież jeszcze jak dawałam mu pieniądze, to zrobił taką małą niedogresję, bo mówi... Miłość miłością, ale sprawdź dowód, żebyś wiedziała, komu zaufałaś swój los. Jak miałam takiemu nie wierzyć? Przecież już wszystko było umówione. Nawet mu kupiłam garnitur. Do ślubu? Tak. Do tego ślubu, który się nie odbył, pani Krystyna. Co ja teraz zrobię? Jak ja się teraz we własnej wsi pokażę? Trzeba lecieć do ojców. Po co? A nie ratować. Od tego jest milicja. Powinien być wymownym ostrzeżeniem. Wreszcie jakiś pożytek z tej telewizji. Polem ciepło przeleciało, zapukało w kłosy żyta. Co się wiosną ziemi dało, to przez cały rok rozkwit. Gałczyński. Nie. Mój dla ciebie. Wierzę, brat. Że pijago dyplomu nie wiedział, nigdy by nie uwierzył, że on mechanizator. A teraz poważnie. Przychodzę nie wiadomo skąd, nie wiadomo kto, z pustymi rękami. Ale z pełną głową. Na wsi golców nie tolerują. Przywykną, jak tylko księżyc 300 razy zajdzie. Horyzonty mego światopoglądu mogą im nie odpowiadać. Niedługo będą bez wyjścia. A jak się z tym nie pogodzą? Z czym? No wiesz. Zobaczymy. Oni z baranienia, jak zobaczą, jakiego zięcia dostali. Już ja ich od barani, nie bój się. Kochają mnie, zrobią dla mnie wszystko. Na kogo ja wyjdę? Na mojego męża. Mania! Co? Co robisz? No, puść mnie, no, puść. Żenię się z tobą. Oj, ty mądry człowieku. Nie będziesz żałować? Skąd ja mogę wiedzieć? Raz się człowiek rodzi. Raz się pobiera i raz umiera. Amen. Amen. Amen.
Pogoda coś dzisiaj taka. Chyba na burzę się zbiera. Lepiej niż z tym zbieraniem do jutra zaczeka. No i poprawiła, przymierz. Śliczne. Babciu, przecież to do cywilnego nie pasuje. Włożysz, jak przyjdzie pora. Odwróć się. Zaraz zobaczysz. No i jak? Ot, widzisz, teraz dobrze. Zenek, zobacz. No i jak? Dla mnie bomba. W tym nie pójdzie. Dlaczego? No bo z takim dekoltem... Co? Ania, przyjdę popatrzeć. Jest na co. Ty mnie pójdziesz i koniec. Nie lubię zazdrośników. Nic na to nie poradzę. Co to? To dla mnie? Kocham, biurokrat. Wprowadzenie w błąd pilota. To raz. W kosmos nie pójdziecie. Zajęcie kombajnu. Dwa. Od grzeczności, że pan dyrektor nie pogardził i przy okazji kombajnu gościnę u mnie przyjął. To są pańskie prywatne koncepcje. Ja tu jestem służbowo. Oj, na służbie też człowiekiem można. To za kogo pan chce obrazić? Ja? Uchowaj Boże. No jak, będziemy się bili czy godzili, a? No zrozum człowiecze drugiego, a i on ciebie zrozumie. Zrozumie. Milicja tu zaraz będzie po kombajn. A kombajn nie igła, każdy wytropi. Ale dzika na ten przykład, trudniej, trzeba dojść i znać. A pan zna? Ja obiecałem jednemu takiemu mówię. A jak będzie dzik? Młodych fachowców potrzebujemy. O i zgoda, umówimy się. Kiedy pan z tym swoim myśliwcem będzie stał w lesie przy Ambonie. A dziki też będą? O, żeby ty go miał dobry patroni w oko. To pod samą lufę podprowadzę. Nie jakiegoś wyskropka, ale prosto przedwojenny los. Naprawdę? Ja nie lubię dwa razy jednego powtarzać. Liczę na pana. U mnie słowo droższe pieniędzy. A ty co, przyjechał u mnie kury położyć, a? Mój Władek, ty jak baba, moje kury. Oddajcie kombajn obywatelu. Co? To ja rano dla niego był jeszcze wujko, a teraz obywatel? Przywłaszczyliście sobie mienie państwowe. Ale na swoje. Cicho, pamiętaj, Franiu, że twój wujko nigdy nie był przeciwko państwu, najwyżej przeciwko głupkom. I u mnie na podwórku gwiazdki nie zarobisz. Tutaj żaden paragraf naruszony nie był. A kombajn? No to nowy... To w ramach... sąsiedzkiej pomocy. Co? No co takie zdziwione? Franiu, dobrze, to dobrze, ty mnie na pozajutro defiladowy mundur założył. Też będzie wesele, może przyjdzie się kogoś uspokoić. A nie powiem, jakich gości spodziewał się. Niepotrzebna nasza fatyga, milicja już tam była. Prędzej za bimbrem niż za tym oszustem. No widzisz, że Franio na pusto jedzie. Ajszka twoja Jaćka to ziółko z ciemne gwiazdy. Widzisz, władzę ludową przeciwko nam buntuje. To się widzicie tam. Wiecie.
Bycie spokojny. Mój charakter, ale ona jaszczurka wszystkim kręci. Pomagłoby po mnie. Jak Ania. A to teraz wiem, dlaczego egzaminów nie zdała. Boś się modlił o to. Od prawdy powiedział. I załatwił wszystko. I z niebem, i z władzą. Odwiedzisz? Dyrektor. Posady załatwił. Ty o czasie wkazujesz. Skąd ty jemu dzika weźmiesz? Taś ty niemyśliwy. Trzeba mieć na czym czapkę nosić. Myśliwce mnie popierają. Ja myśliwce popieram. Halo? Halo, Wrocław? Komenda? Halo? Halo? Wszystko się zgadza. Imię to samo. A rysopis? Miała może ze 20 lat. Taka sobie, ani ładna, ani brzydka. Rysopis uwodziciela. Halo? Przecież halo? To ten sam narzeczony naszej Ani. Ale kto potwierdzi tożsamość niestety? Najpierw przymkniesz, potem potwierdzisz. Co? Niezgodne z prawem. Oj, Franio, jak tylko go przyłapisz, zaraz ci belka przybędzie. Halo? Żeby za każdą uwiedzioną awans dawali. Halo? Halo? To ja bym był generałem niestety. Halo? Halo? Nic z tego. Jak to nic z tego? Musisz go aresztować, bo ja inaczej o nim do powiatu zamelduję. Do powiatu? Do powiatu to ja go w obrączkach dostawię. Ale najpierw muszę mieć niestety tamtą uwiedzioną, żeby mu ją przed oczy postawić. A jak ją dostanę, to taką konfrontację zrobimy, że aż ziemia zadrży. Jutro śluba, jak nie zdążysz. Tym lepiej. Oskarżymy go o podwójną bigamię. A Ania? Unieważniejemy związek. Ale nocy już się nie da unieważnić. No, niestety. Ale prawo jest prawo. Idźcie do domu i czekajcie. Już ja to biorę na siebie. Tylko nikomu ani słowa, zrozumiano? Obryskiwacz się raz, dwa by poszło. Oj, amerykańska mechanizacja na masowe produkcje dobra. Na prototypa. Tylko ręczna robota się opłaca. Czekaj, no spokojnie, stój. No, gdzie to? Gdzie leży? Uciągnij go. Zachodnie turysty płacą państwu twarde waluty za każdego dzika. Ja nie państwo. Nie mam z czego dokładać. Trzeba państwu iść na rękę i puścić większą serię, a nie tylko tego prototypa. Oj, Władek, ty absolutnie nie umiesz ekonomicznie myśleć. My uruchomim produkcję, myśliwce będą strzelać, a? A państwo będzie dolary brać. A nie, tego pieniądze przyjdzie. A dzików u nas do czarty trochę. Tylko skąd tych turystów brać? Nie glancuj tam. No choć popatrz. No? Prosto dzik. A. No, żeby ja był bryszczaty na jedno oko, to by może uwierzył. A ty jego od maleńkości znasz. Ale oni zdechną, a nie połapie się, że jego ludzka cywilizacja stworzyła. Aż smutno pomyśleć. Miał naturalną śmierć od obucha paść. A jemu przyjdzie zginąć, jak na wojnie. Oj tam! Władę, z profila wymarzony dzień. Czekaj. Nie lubisz, ty tego nie lubisz, ja wiem. Oj. Świnie, jak człowiek. Nie lubi, kiedy z niej wariata robić. Nic tylko nim teraz dzieci straszyć. Oj, o co tobie chodzi, Władek? Szablów on nie ma. Kto taki lep nad łóżkiem powiesi? Władek, przekona się ich. Teraz wszystko filerne. Nawet dzieci zaszli na psy. No mógł się trafić jeden nieudaczny. A to? Co to jest? To jest dziś? Uj, Władek, to nie za ważne, żeby ci ugona czepiać. A uszy? Popatrz, to są uszy dzika. Postawisz tortem, jak silnie będzie przestraszona. Po co było robić takie inwestycje, kiedy on drętwy? No pomniku jemu stać. A no, dawaj, w ruchu zobacz. Co to pomoże? Ej! Głupia? No chodź tam. Czego się boisz? Toż to dzika locha. Wiedział? Silnie przestraszona. Tak, teraz już zaraz nie ma mocnych.
Powariowali, czy co? No i co gaper zdziawiła? Tu o naszą przyszłość chodzi. A jakaś to przyszłość będzie, jak od zwykłej świni zależy? To jest dzik! Zapamiętaj to sobie! Dzikusza! Przecież to oszukaństwo! Uj, temu oszukaństwo, oszukaństwo! Zwyczajna polityka! Żeby ty mnie się popisał. Do czego to doszło, żeby człowiek przez świnie protekcji dochodził? Nie. Nie zatknął się? Dycha? Rozwojażył się w tym końcu, jakby do Maciory jechał, a nie na swoje zguby. Oj, żeby tylko do lasu doskoczyli. To bitwa wygrana. Sołtys, udawaj, że jego nie widzisz. Jo! Pawla! No ty mnie nie widzisz? I skupa udajesz! Pieniądze bierz za konia! Mój koń mi na jutrzejszą okoliczność potrzebne. To warto ci zaprzęgać. Do urzędu staną od was 300 metrów. Taki kawałek. Do urzędu staną te taksówki wynają. No to po co ci jutro konie? Dawaj dzisiaj. Bo ja nie cygę na środku drogi, nie wyprzęgnę. A co by tutaj tego, no? Przyjdź którego dnia. A co by... No nie mam czasu, no. A co by tutaj targacie, co? Telewizor. Co? Telewizor, no. Może zmądrzeli i pana młodego wywożą. Tobie się taka przyjaczka należy. Jeszcze zobaczymy, co komu. Szkoda, że wy telewizji nie oglądali. Jak na wasze doradzkie gęby popatrzę, to mnie za cały tydzień telewizji starczy. Oszusta przychołbili. Mój gadanie. Na sądzie się przekonamy. Co? Ty, trzymaj, ty mnie sądem będziesz straszny. Jedź. No! Oj, człowieku, ile ty się nalgać trzeba, żeby sprawę uczciwie załatwić? Nie to tłumaczysz, jemu to by tłumaczy. Od niego teraz wszystko uzależnione. A gdzie by mu stanowisko wybrać, a? No tam pojedziemy, co brzuski. Podnieś. A co ty, paście go będziesz? Kuchną? Kto wie, może on tego nie lubi? Jego będę potem szukał w Rojsta. A ty widział kiedy dzika na sznurku? Mój dzik. Ja jego wymyślił i ja za jego prezencję odpowiadam. Nie daj Boże, trafi, o, to przez twój głupi sznurek. Całą naszą przyszłość czort weźmie. I tak trzeba nam będzie osobiście zaciukać. Nie można wszystkiego zdawać na władzę. Uist. Chodź. Ladek, ja ich podprowadzę tutaj, o. A ty jak zobaczysz, klapy do góry, dzika patem, masz i uciekaj. Ale twoje oczy są lepsze. No toż mówię, prędzej dojrzy i pokaże mi je. No ty pokażesz, ale czy on potrafi odróżnić jego ode mnie? No to pomyśli, że drugi zwierz lezie. A w lukie dwa naboje, czy masz? Oj, tam może żadnym nie trafi. No tak czy siak lepiej, jeżeli on będzie ciebie brał na cel. Jak to lepiej? Późniejszy. A ty większy prędzej uciekniesz. Ale ty ze strachu prędzej duchami przebierasz. Trzymaj. Uj, wła, nasza dola wspólna. Czy ty strzelasz, czy do ciebie strzelają? Jeden huk. Wiesz, nie najlepiej. Siądź sobie cichutko tutaj. Tu? I modli się. No, na mnie pora. No, malutkie, poki prędzej. No. Choć dużo mają patronów? Wystarczy. Byleby dziki były. Będą murowane. U mnie słowo droższe pieniędzy. Ale dzik to nie wróbel, jak wyleci, to ho, ho, ho.
On potrafił ostro szarżować. Człowieku. Mgła. Całe szczęście. Dlaczego? We mgle zwierz tu ma niej. Ja sam jego wyploszę z czysawiska. Kryzdziały co stroisz? Chcesz, żeby cię nadeptali, czy co? Nie chcę iść. Nie chcę iść, nie chcę iść. Gratuluję. Dobra, dobra. Tu musi być farba. Szukajmy, szukajmy. Oj, jak farba, to może lepiej. Uciekajmy do domu. No, on może zaatakować. Choć nie za bardzo się potluk, a? No pójdę. No dziękuję, panie dyrektorze, za udane polowania. Jeżeli całe przedsiębiorstwo tak doskonale funkcjonuje, to brawo, brawo. Dzik miał być i jest. To jest dzik? Widno teraz takie farbowate. To. To co jest? Odpowiecie mi. Zakusownictwo. Jeca. No, a kto mnie zabroni z pastowanym kabanem po lesie spacerować?
Wiesz? A wie choć, co to jest? Sierp. Może to i przyżytek. Ale to jeszcze sierp tatowy. Ja z jego ręki przejął i tobie jako następcy przekazuję, żeby ty zawsze nim pierwszą garść nie zaczynał. Bo ty teraz gospodarz. Ano chwileczkę. Panie, rozsadzajmy gości. No co, mam prośbę. Ano, dawaj, zaprzęgaj te moje przeżytki do bryczki. Przyjedziem się. A po co? Jest auto. Oj, tam taksówka. Koń mi. To i te wszystkie wiedziesz. I ciebie wiedzą, o czym rzecz. Ale gdzie? O tu, niedaleczko. Jak to gdzie? Na zapowiedzi jedziem dawać. O, przecież ja już po ślubie. Oj, w frustracji. A w sprawie ślubu trzeba nam do księdza pójść. Na zapowiedzi dać. Ja mam iść? O, co takie oczy dam pastaneli? Toż chyba nie ja. Nie pójdę. Ani ja, ani on. Zbiesił się? A może brymuchę weselnie pokosztowała? No widzisz? To się nie zgadza z moimi poglądami. No. Nie gadę zaraz. Kiedy kościelny ślub? Z przyczyn obiektywnych nigdy. Uznaję wolność przekonać. A kto mu wolności bro? Wiesz, ślubi mnie jak nie chcesz przekonania. Ania wie, że ja nie mogę. Myśmy to wcześniej przedyskutowali. On ma inny światopogląd. Ania poszła do domu? Ludzie. Ludzie, trzymajcie mnie! Tak złapię, co pod rękę! Dziadku! Ty mnie... Babciu! Nie, jutro nie do czego! Szczęśliwie, że... Ta! Czekaj! Łorczyk leczę! No, dawaj! Uciekaj! Raz! Stoj, mówię! Stoj, mówię! Zaraz już to pokłonię! Nie! Dynku! Moje wózko chcesz na kartę rążyć? Stoj, mówię! Nie dociekaj! Dziadku! Nawet do czego? Poślij do domu. Bo zaraz nie bazi. Każdy się... Ot popadli my w kalabanie. Koszta mnie popadli. Wódki, skrzynka, a samego piwa z ta buteli. Dobrze, że ty sam tego piwa nie wypił. Taki wstyd. Mógł być większy. Ot zagrzęźli my, a czort karty rozdaje. Ślub był, a wesela nie ma. Po takim ślubie wstyd było robić wesele. Toż papier jest. Będzie drugi lepszy. Rozwód się przeprowadzi. Tego u nas nigdy w rodzinie nie było. Należy się z postępem jeść. Od kiedy taki postępowy zrobił się, a? Od kiedy rzucony zięć, poszukańcem się został. A nie o tym wiedziała, kaźnisz. Ot widzisz, człowiecze. Czegoż tu chcieć od urzędu, jak rodzona wnuczka lże? Chwała Bogu, że do nocy nie doszło. Opilnowali my jakieś. Bośmy zgodni byli. I chyba będziemy, Kazimierz.
A ty co? Własnego zdjęcia nie poznajesz, a? Ten bandyta tu. Kargo! Podaj tu plota! A gdzie ty tutaj plot widzisz? Podejdź! Jak ja podchodzę? A no proszę. I no nie wiem po co. To i tego gada! Pod dach przyjął! A nie, kocham. I póki życia kochał będę. Co? O, to już niedługo może być! Bo jak palnę, to w powietrzu złodzi zdechnie! Ania, pójdź! Kazimierz, no zdjęcie tak. Heretek! Przed Bogiem wszystkie równe. Ale nie przede mną! Za demokracją byłeś, a teraz wolności sumienia ludziom odmawiasz! Za demokracją od czasu do czasu był. Ale przeciw oszukańcom zawsze! Jaki on oszukaniec? Fachowiec na urzędzie! Pan Bóg jeszcze wyżej siedzi i twoje zaprzaństwo wiedzie. Może on za wysoko siedzi, żeby dojrzeć, że tej ziemi naszej mechanizator się należy, z dyplomem! Targol, ty zawsze chcesz Wisła kijem zawracać? Samyś tej ziemi wierność przysięgał, kiedyśmy tutaj referendum robili. Ty mnie politycznie nie koluj, bo zaraz czyjaś głowa spadnie. Ty mnie kosy nie przypominaj, bo to nie sanacja. Mam ja prawo za sobą i zięcia młodego. Ale panny młody nie masz te... Ty bambrylu, ty! A no zobaczymy, czy ty ją znowu utrzymasz! Spróbuj dotknąć! Nasze szoto przerobię! Odbierajcie mnie! Przez milicję odbiorę! Nie ma takich mocnych, żeby mnie grzeszyć kazali! Chodź, Mania! Ania, cicho tam! Teraz żałuję, żem was upilnował. Spokojnie, nikt tobie krzywdy nie zrobi. Zapomnij tego czwarta. To mój mąż. Myślicie? Jemu przysięgałam i jego kocham. Kochanie, samo przejdzie. O takie przysięgi to ja ciebie zwalniam. Jakim prawem mnie więzicie? No, po prostu durnowata, no. Żeby ty swojego wstydu po wsi nie odnosiła mnie. Cicho! Śmierci szukasz, jak Boga kochał. Nie dla siebie. Ja z prośbą, sołtysia. Wiem, nie ma o czym gadać, załatwione pozytywnie. Ja! Mechanizator potrzebny jest w gminie, nie? Co powiedział? Toż ja z taką prośbą, żeby ty jego stąd na cztery wiatry przygonił. Jak on dostanie państwowe posady, to ja z takiego państwa występuję. Brrr! Przecież to fachowiec. Oho, fachowiec. Fachowiec od babu. Ale dyplom ma. No a znajdzie się kogoś bez dyplomu. Chamio jedno. Jedno mnie zobaczył, od razu widać, że rodak za Boga. Przecież jest za Boga, Kazimierz. Ot, zobaczyła żaba jak konia, kuje i sama nogi podstawia. To ma żaba. A jakiś on dla mnie rodak, a? Sierota jakaś. Czym jest liść bez drzewa, a? A Karmu go właśnie chwalił za to wczoraj. Karmu. Duży do nieba, głupi jak trzeba. Taki sam chwost złodziejski jak i on. Jaki chłopak, mechanizator? Sam wczoraj gadałeś, że koń to przeżyte. Oj, człowieku, człowieku. Wczoraj ja był przez niego tak otumaniony. No prosto jak sanacyjny chłop. On do postępu mnie namawia. A ten jego postęp był taki, że pod z moją wnuczką mógł na wiarę żyć. Po ślubie są prawo za nim. On jest takim prawem ja wojował. Nie wygrywał. O, kuzie. Masz. Przemyć. Pieniędzy nie chcę. To. Zaraz, że konia mnie do domu dawaj. Bo ja w sam raz ekonomicznie na oczy przejrzał. Iść ty! Dzieci. Teraz my dla taty dzieci. A wczoraj? Oj, wiecie tam, no. A co tak zaciśle raptem, no? Jego niech tata spyta. Kieczar. Narzeczona! Dwoja! Nie, waszego zięcia. A takeście ze ślubem pili. Dziaczku. Będzie podstawa do rozwodu.
U mnie w rodzinie? Jasno. Oj, tam ślubu nie było tam. Nie było, nie było. Wujku, mówił, że sierota. Aha. Garnituru ślubnego nie miał. Nie. A pieniędzy też nie miał. Nie. A wiersze gadał. O. Wysoki, z dyplomem. O. No to przecież ten samochód, co mnie jako Zenon Adamiec na 14 tysięcy oszukał i obiecywał ślub. Córunie, szczęście moje. Oj, z nieba to mnie spadło. Jak to dobrze, że to na ciebie to trafiło. Bo teraz powlaki już się uratują. Niech podejdzie. A po co? Żeby ja mu mógł dać to, co jemu się należy. A skąd ja wiem, że ty jego po drodze kosza nie przeżegnasz? Umysłowo droższe pieniędzy. Po co dziadek to kino urządza? Oj, Aniu, żeby ty nareszcie na oczy przyjrzała, kogo sobie na męża upatrzyła. Dziękuję, żeśmy się dogadali. Nie dotykali twoje te! No, te! To nie ten. Chodź. Chodź, mówię. Dziadku! Pani pozwoli ze mną. Dzień dobry, dowód proszę. Nazwisko? Adamiec. A dla tej pani obcy? Jak najbardziej. To pan jej nie uwiódł niestety. A, to pewnie mój sobowtór. 3 miesiące temu zginął mi dowód. Ten jest nowy, może pan sprawdzić na komendzie. To już nie pierwsza uwiedziona na moje konto. Dziękuję. Wobec tego nic do pana nie mam niestety. Ale ja mam. Musicie mi oddać żonę. Nie wtrącam się do pożycia małżeńskiego. O to właśnie idzie, że pożycia nie było. Przez niego! Halo, obywatelu! Raz powiedział jakiś, ja tobie obywatel. Dziadku! Musimy poważnie porozmawiać. A bo to nam dadzą być sam na sam. No to uciekajcie, na górę. Hranio. Siadaj tu. I pilnuj wolności dyskusji. Bo inaczej do złamania praworządności może dojść. Gdzie on? Nie przeszkadzaj, Kazimierz. W czym? W dyskusji. Ania go przekonuje. A ty wiesz, czym taka dyskusja może się skończyć? A to co? Zwiesił się? Mnie dostępu bronisz? To Kargula dom. A Kargul czy? Kto? Rodzina przecież. Tak samo jak ty, dla innych władza, dla mnie Juśkowy syn. Kolegium kosztuje obywatelu. Do stodoły. Ona jego przekonuje. Do czego? Żeby ci z tej nowoczesności ustąpił. Tak. Aby to taki charakter, żeby babi ustąpił. Ania go przekona. Aha. Moja krew. Twoja krew? A jak się nazywa? Pawlaczka. I czego płacze? Że to nie ten. Nie ma się czego martwić. Sławna pani w telewizji panią pokazują. Może to i dobrze, że on uczciwy człowiek okazał się. Cicha ta rozmowa. A widział wujko kiedy dobre małżeństwo, co by głośno mówiło? Wiesz? Teraz ja dla niego wujko. A jakieś to niby małżeństwa? Rozmowione. Jakby się wszyscy tak kochali, to mielibyśmy o połowę roboty mniej niestety. No i co? Cicho jak w kościole. Widać całkiem jego przekonała. Usiadł. Z nimi trzeba podwrócić.
Ty mnie nie ucz. Uciekli. No widać, już taka nasza rodzinna tradycja. Kazisz. Patrzę. No jak? Przekonała jego? To znaczy zaraz po żniwach jeszcze raz wesele wyprawię. Wiedział ja, że to dobry chłopak. No pewnie. Przecież by chwasta na swojej ziemi nie zapleli. Chodź, szaj. Ten znowu na moje niebo wlata. Jak ci dam, to drogi do domu nie znajdziesz! Pociągnij! Udźwiękowienie wielokanałowe 5.1 Maciej